Witam Państwa na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o broni białej używanej przez Wojsko Polskie w okresie międzywojennym. Broń biała to wszelka jakaś broń ostra, służąca do cięcia, czyli szable, bagnety, tasaki i tym podobne rzeczy. No, używaliśmy tego wtedy jeszcze w sporej ilości, kawalerii jeszcze sporo mieliśmy. Piechota też używała, no, praktycznie każdy karabin miał w komplecie bagnet, który się montowało na końcu lufy. Używaliśmy tego wiele typów. Spora część była jeszcze w spadku po zaborcach albo zakupiona chociażby we Francji, ale na potrzeby tego odcinka chciałem się skupić tylko i wyłącznie na produkcji polskiej, tudzież na przeróbkach polskich. No, należałoby zacząć od szabel. No i trzeba by było tutaj uciec jeszcze nawet przed zakończeniem I wojny światowej. Wchodzą nam tutaj legiony Józefa Piłsudskiego i na początku szable oficerskie, które zaczęły się nieoficjalnie pojawiać już w roku 1915, a później zostały zestandaryzowane jako wzór 1917 w dwóch wersjach. Tutaj akurat mamy szablę kawaleryjską, oficerską, wzór 1917. Bardzo ładna, nawiązująca kształtem rękojeści do szabel jeszcze z pierwszej połowy XIX wieku. Co ciekawe, ta szabla ma głownie rosyjskiej szabli oficerskiej z 1909, nawet ma monogram cara Mikołaja II tutaj trawiony na płazie. Dlaczego? Te szable są naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowane. Trudno znaleźć dwie identyczne szable oficerskie wzór 1917. Wojsko wydało wytyczne tylko, jak ma wyglądać rękojeść. Głownia miała być taka, jaką oficerowi uda się gdzieś znaleźć, zdobyć. Bardzo często były to po prostu szable używane wcześniej przez tych oficerów w armiach zaborczych. Dlatego są właśnie przeróbki z szabel rosyjskich, z szabel niemieckich sporadycznie, ale się trafiają. Najwięcej jest przeróbek z szabel austriackich albo czasami różne dziwne składaki nawet głowniami karabel XVII-wiecznych. Jest to bardzo ciekawa, bardzo ładna szabla. Ciężko znaleźć dwie takie same. Ta akurat jest w wersji, jak mówiłem, dla kawalerzystów. Wersja dla oficerów piechoty miała trochę inną rękojeść, przede wszystkim bardziej kanciastą. No i przede wszystkim dla oficerów piechoty szable były trochę krótsze, trochę lżejsze. Niekoniecznie były stosowane w ogóle do walki. One były tylko i wyłącznie raczej szablami galowymi. Wkrótce po zakończeniu I wojny światowej pojawiła się wersja podoficerska i wersja dla szeregowych tej szabli kawaleryjskiej. Różniły się przede wszystkim uproszczoną głownią, bez takich ładnych zbroczy, bez różnych jakichś zdobień, trawień. Rękojeść była lekko podobna, ale przede wszystkim była niklowana na biało. To je głównie wyróżniało od szabel oficerskich. One pojawiały się w roku 1919. Powstało ich kilka tysięcy. Ale nie były to zbyt dobre szable. Generalnie największe zastrzeżenie, jakie do nich mieli użytkownicy, to to, że rękojeść jest mocowana tylko jedną taką małą nakręteczką tutaj na końcu rękojeści, która się luzuje i po prostu w trakcie używania można było zgubić szablę i w ręku zostawała tylko rękojeść. W międzyczasie jeszcze pojawia się typ szabel bardzo rzadko spotykany, tak zwana szabla krechowiecka, używana tylko i wyłącznie w jednym pułku ułanów krechowieckich. Dość szybko zaczęto prowadzić pracę nad nową szablą, która by uzupełniła zapasy. I tak powstają szable wzór 21 w kilku wersjach. Tutaj mamy szable wzór 21 dla szeregowych kawalerii, popularnie tak zwany żelaźniak, bo ma prostą, żelazną rękojeść. To jest taka tania, typowo użytkowa szabla. Nie musi jakoś super wyglądać, ona ma działać. A niestety nie tylko nie wyglądała super, ale też i nie zachowywała się zbyt super, bo głownie były dość kruche. Ogólnie narzekano na jakość wykonania. Dużo lepiej sprawdzały się wersje oficerskie tych szabel ZU-21 i ZU-22. Na tyle dobrze się sprawdzały, że nawet dzisiejsze wojsko współczesnych kopii używa. No tutaj mamy dość prostą
wersję z trawionym napisem Honor i Ojczyzna na płazie i orłem. Czasami te napisy są dużo bardziej rozbudowane, czasami trafiają się tutaj różne sentencje, dedykacje, na przykład dla prymusa szkoły oficerskiej na przykład, albo nagroda dla dowódcy jakiegoś najlepszego pułku. No tutaj mamy też odmianę takiej szabli wzór 21, tudzież wzór 21-22, bo różnie są nazywane. I widać, jest dużo krótsza. Jest to szabla albo tak zwana półszabla dla oficerów policji i żandarmerii wojskowej. Dość często się różnią na przykład stylem też napisów. Tam ma dość częsty tutaj spotykany napis "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród" i orła. W przeciwieństwie do wojskowych Honor i Ojczyzna, chociaż nie z tymi napisami bywało. No też raczej szabla paradna, nieprzeznaczona do walki, dlatego jest taka króciutka. W międzyczasie jeszcze Wojsko Polskie kombinuje trochę z szablami używanymi u nas, ale zakupionymi za granicą. No tutaj mamy szablę francuską wzór 1822. Przywieźliśmy ze sobą z Francji, z Błękitną Armią, sporo też jej kupiliśmy później. A ta szabelka akurat jeszcze przeszła trochę przeróbek w Polsce, bo oryginalnie szable te francuskie mają dodatkowe obłęki rękojeści, tak jak szabla wzór 1917. Ale po roku 1927 wszedł przepis, żeby te obłęki boczne obcinać. Było to związane ze zmianą sposobu troczenia szabli przy siodle. Wtedy te obłęki przeszkadzały. Dlatego jeżeli ktoś znajdzie taką szablę z obciętymi kabłąkami, no to od razu wiadomo, że pomimo, że jest to według wszelkich napisów szabla francuska, jest to już przeróbka polska najczęściej, albo fińska. Ale Finowie jeszcze je dodatkowo przerabiali. No przez te wszystkie perypetie z szablami, mnóstwem wersji, różną jakością wykonania tych szabel, w końcu stwierdzono, że trzeba to wszystko jakoś uporządkować i postanowiono opracować nowy typ szabli. Tutaj mamy właśnie szablę wzór 1934, tak zwaną Ludwikówkę. Ludwikówka dlatego, że pod rękojeścią na głowni jest nazwa producenta Huta Ludwików, Kielce. No, była to szabla, w opracowanie której włożono chyba najwięcej starań. Musiała spełniać bardzo rygorystyczne kryteria wytrzymałościowe, jakościowe. Rękojeść też już, jak widać, jest mocowana na dwie śruby, więc jest solidna i raczej się w ręku nie rozleci. No, były to bardzo solidne szable, bardzo cenione. W zasadzie niektórzy twierdzą, że jest to ostatnia szabla bojowa w ogóle opracowana na świecie przed II wojną światową. No, była całkiem dobrze przyjęta w kawalerii. Miały być nawet wprowadzone jej wersje oficerskie, ale już nie zdążono ich wprowadzić przed II wojną światową, także w zasadzie wszystkie, poza jedną tylko zachowaną szablą prototypową, to są szable wzór 34 dla zwykłych żołnierzy kawalerii, dla szeregowych kawalerii. Teraz przejdziemy do trochę krótszego sprzętu, a mianowicie do bagnetów. No, bagnetów było w użyciu dużo więcej niż szabel, bo jak już mówiłem, każdy karabin miał w komplecie bagnet. Typów też używano mnóstwo, bo bardzo dużo tego przejęto z różnymi karabinami po zaborcach, sporo tego kupiono chociażby we Francji, no, ale jak już mówiłem, skupiamy się tylko na produkcji polskiej i tutaj mamy pierwszy typ produkowany w Polsce, tak zwany bagnet wzór 22, nawet jest podpisany na rękojeści. Dość lekki, prosty bagnet, to jest w zasadzie krzyżówka pomiędzy bagnetem karabinu Mauser a bagnetem karabinu Mannlicher, czyli taka krzyżówka pomysłów niemieckich i austriackich, produkowana w zbrojowni nr 4 w Krakowie.
z pozostałych jeszcze po zaborcach, po Austriakach części właśnie. Chociażby wykorzystano głównie bagnetów austriackich, bagnetów Mannlichera. Robiono tylko głowice, które miały mocowanie na typowy karabin mauserowski. Nie powstało zbyt dużo tych bagnetów, dlatego są teraz dość mocno poszukiwane przez kolekcjonerów. Z czasem weszły trochę masywniejsze bagnety, wzór 24, już bardziej podobne do typowych bagnetów niemieckich, do karabinów systemu Mausera. To jest akurat wersja jeszcze z dodatkową osłoną ogniową, tak zwaną, czyli osłoną przed ogniem wylatującym z lufy po wystrzale. Z czasem weszła jeszcze trochę uproszczona wersja tego bagnetu, nazwana wzór 27. W ogóle nazewnictwo tych typów polskich bagnetów to jest też sprawa mocno dyskusyjna, bo w różnych publikacjach, w różnych latach różnie to jest nazywane, wzór 24, wzór 27. Czasem jeszcze pojawia się dyskusja, czy to jest wzór 28, czy wzór 29, także czasami można dostać lekkiego bólu głowy. Generalnie tutaj mamy, jak już mówiłem, wzór 24, który był dobrym bagnetem, ale miał jeden problem. Każdy bagnet indywidualnie był pasowany do konkretnego karabinu i już nie bardzo można go było przekładać między jednym a drugim karabinem. Z czasem powstał bagnet wzór 27, identyczny jak ten, one różnią się w zasadzie tylko numerami seryjnymi. Z powiększonymi tolerancjami pasowania, także można było bagnety wymieniać pomiędzy karabinami. Ale nadal był jeden lekki problem, a mianowicie mocowanie bagnetu do lufy karabinu było mało stabilne. Dlatego w pewnym momencie wszedł do produkcji bagnet wzór 29, albo jak to inni nazywają, też wzór 28, z oczkiem na jelcu i to oczko wchodziło na wylot lufy, także w tym momencie już bagnet był mocowany do karabinu w dwóch miejscach, więc był dużo stabilniejszy, chociaż niestety troszkę krótszy, bo siedział głębiej na karabinie. Z broni krótkie jeszcze pozostała jedna rzecz, mianowicie sprzęt dla oficerów, którzy nie bardzo byli w stanie się poruszać z szablą przy boku, czyli chociażby oficerowie wojsk zmechanizowanych, czołgiści, ale też oficerowie z załóg pociągów pancernych czy lotnicy. Oni używali kordzików, czyli takich ładnych, galowych sztyletów, zakładanych właśnie przy okazji różnych wystąpień galowych sztyletów. Też oczywiście tak samo jak szabla opisane, trawiony napis honor i ojczyzna, orzeł, bardzo ładna kościana rękojeść, mosiężna. Do walki to nie służyło, chociaż ostre jest, ale to po prostu miało ładnie wyglądać na różnych wystąpieniach galowych. No i to w zasadzie tyle, co miałbym do powiedzenia przy okazji tego spotkania. Zapraszam na nasze kolejne spotkania.